kapeciarzu ty! Ty gówniarzu ty! No co daj spokój, co daj spokój? Albo jestem kobieta i mam chłopa, albo nie mam nikogo. Rozumiesz? Gówno mam, nie chłopa. Za tyle mojego dobrego, rozumiesz? Za tyle dobrego! Nie, nie, tylko szlak trafi. Graj tutaj, bo ty lubisz grać. Graj piękny cygan, graj, nie, nie, graj to. Weź no. Graj no. Słyszysz, co ci mówię? Czy nie słyszysz? Graj, graj. Nie poprosisz, a nie. Nie, poprosisz to ty musisz, a nie ja. U mnie to musi być. Graj! Chodź, Edziu, zadaj! Chodź, wróciony na rok! Chodź, Edziu, chodź! Już przerwali. Tyle śledzi ten pan na domu, na Bogu! Pasuje ci naszym towarzystwom? Nachlałeś się, napiłeś się, wiesz co? I co? Nie chcesz grać? Grać czy nie grać? To samo będzie grało. Weźmy się za oszewkę, tak krótko, utopniaka dostaniesz i bez dyskusji. Ja myślę, że przesadzimy. Przestań. Ja ci mówię grać. Artysta nie może. No. Dobrze. Dobrze. Już nie będziesz tańczył. Dobrze, 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 dob
Widziałaś dziś na zajęcie. No, razy. Razy. A gdzie jest Ewa? Ja to pokażę dalej. Dalej. Pracuj dalej. Pracuj. Nie bez gra sentymenta. To jest... Jurek mi jest chłopak, który na sentyment wiesz. Sentyment. Tak. O, gdzie wyra. No, tam, co tam. Tak. A jak mi jest? Że dwa razy stawiałam się u męża za panem. No ale to spóźnienie dzisiaj. Daliśmy panu szansę. Jak pan naprawdę nie umie jej wykorzystać. No co się spóźniesz? Niewiele się spóźniłam w końcu. No tak, ale to będzie klientela. No przecież pan musi zrozumieć, że pan nie może w takim stanie wchodzić do zakładu pierwszej kategorii. Przecież już były złośliwe uwagi na ten temat i na temat pana aparycji. Czy jestem nieogolony? No Boże, no, oczywiście, że tak. Przecież aparycja może nie jest ważna, ale w zakładzie takim jak... Ale ja zapuszczam brodę. No, ja wiem, że pan jest... Ja się czułem jak u siebie w domu. No ja wierzyłam w pana talent, w pana zdolności. Chciałam panu naprawdę pomóc, ale przecież to wszystko ma swoje granice. I pani... Panie Janku, mówiłam panu, że mąż wczoraj wyraził życzenie, żeby pan przestał przychodzić do tego zakładu. No, no ale przecież ja panią... Ja tu się czułem bardzo dobrze. No, no lepiej jak u siebie w domu, bo tego domu i tak nie ma i... I to, że się spóźniam i to wszystko, to ma swoje inne znaczenie. Ja po prostu... Jurce, no to mi się wydaje, że... Wiem, czy pani powinna... Czy pani powinna mnie stąd... Proszę pana, jutro już nie chciałabym, żeby pan przychodził. Ja... Panią przepraszam bardzo, to ja muszę wyjść na chwilę.
Thank you.
położył pana nos od kulary i wydaje się panu, że to ma zastąpić stan, prawda? Co pan sobie wyobraża? To jest pracownia architekta. Tu się pracuje, tu się rysuje. Powiedział pan, żebym się zdecydował. Ja się już zdecydowałem. Proszę te bohomacy. Cóż pan sobie wyobraża? Że ja jestem tutaj filantropem? Że będę popierał taką nieświadomą twórczość? Dobre to jest u cioci na imieninach. Ale nie tu. Ten pan nic nie umie. Bardzo mi przykro. Ten pan nie tylko nie ma talentu, ale nie ma rozumu. Jest to beznadziejna sprawa. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę nic zrobić. Bardzo pani współczuję.
Jak tak zabierz, no? Jak świnia? Zarobiłeś się na niego, dlatego możesz tak jeść? Zbieraj, że to bo chcesz kolację. Szybciej zbieraj. Zbieraj, powiedziałem, no. Ty, Janek, nie pieprzaj mnie, dobra? Nie pieprzaj mnie. Co cicho? Bazgroły twoje będę ciągle oglądał? Na stole będę oglądał ciągle twoje bazgroły? Co ty? Zarobisz te nimi na życie? No! Jak ty nimi zarobisz, to sobie możesz robić. Ale że ja tu robię na życie. A ty co? Twój chleb ty z tego kupił? Matka, przez ciebie płaczę. Przez ciebie, wiesz co im w Magdru powiedzieli? No! Cała zapłakana przyszła. Przeze mnie? Przez młodszego, co? To sam był chociaż darmo zjadł. To coś to sprowadzi. Zdzirę z plance sprowadzi, no co? Co? Zdzirę! Burdel w domu będzie robił. W domu burdel! Ja na ten dom robię, a w domu mi burdel robią! Braciszek! Zdzira! Kurwę z plance sprowadzisz! Suchotnicka pieprzona! Ona to jest opinia! Ona! To cicho! Ona to jest opinia! Tak kurwa w domu mi siedzi! Plance sprowadzić dziwej i jedzę ją mam utrzymać! Raszple! Co? No co? Co? Thank you.
na chwilę. To jest dla niej. Nie, nie, najpierw pieniądze, dopiero wtedy państwo sobie... Ale przepraszam. Nie, najpierw... Ale przepraszam pana. Nie będzie taki, proszę pana, na tle. Była mowa o tym. Proszę najpierw. Nie, ale proszę pana, co za napisz? Chciałam, że nie wpuszczę pana. Weź klucz. Ja nie, absolutnie weź klucz. Czy pani Sawecka? Są pieniążki dla pani. Stanoż ty państwo. Pieniądze do pani. Pieniądze? Może pan to... Ale na chwilę! Nie, jeden!
przyznaję się do tego. Chciałem zdobyć pieniądze. Zdobyć pieniądze, a u nich tylko wynająłem pokój. Dla tego podstępu, żeby tam zwabić listonosza. Nadałem przekaz pieniężny. Koloru był niebieski. Zbierałem rewolwery, zbierałem. Zawsze, lubiłem mieć pistolet przy sobie, bo wtedy się pewniej czułem jakoś. Był to, jak miałem go tutaj, to miałem wrażenie, że jest to mój przyjaciel. Także serce mi boli. Teraz bardzo, jest mi to już teraz obojętne. Nie wierzę w Boga. Kontakty z ludźmi są nienormalne. No tak już jest. Wiara w ludzi. Nie wiem, ja nie wierzę w to, żeby te kontakty mogły być lepsze niż były. No, ze strony ludzi, wzajemnie z mojej strony też chyba. Chyba mam kompleksy. No właśnie ten, że nie można się porozumieć, że nie jestem zdolna, że nie jestem zdolna do współżycia z ludźmi. Co ja bym mogła dać dziecku? Ja nie mam warunków, nie miałam warunków na dziecko. Na pewno nie byłoby zbrodni, gdyby było dziecko. Nie żałuję tych ludzi. No takich ludzi skrzywdzonych są miliony na świecie. Tak. Czuję się skrzywdzona inaczej niż oni, ale czuję się skrzywdzona. To nie jest nienawiść, to jest obcość. Na pewno nie jestem w ciąży. Wiem, że nie wiesza się kobiet w ciąży.
sumienie. Jest to... Tego nie można określić. To coś, co gdzieś... Żal mi, bo... Jego mniej. Ale ja mi żal. Żal. Córkę... Trzeba pomóc człowiekowi. Trzeba pomóc nieszczęściu. Jest chory i się męczy. Trzeba go dobić. Ale najbardziej mi żal staruszkę. Przypomniała mi moją matkę. Brązowy pas. Wszystkich. Wszystkich. Z pistoletu. Nie. Nie wiem, nie pamiętam. To kaliber jest nieważny tutaj. Jak zabijałam, to nie myślałam, jaki kaliber. Nie wiem. Chyba dwoma. Dwoma palcami naciskałam na spust. Nie pamiętam, zastrzeliłam, a może biłam przedtem. To byli starzy ludzie. No, bronił mnie przed tym. Ja zabijałem. No, zabijałem wszystkich. Nosza. Raz strzelam do niego. Zabiłem go od razu, tak strzelam. Raz strzeliłem w głowę. Dlaczego nie zabiłem reszty ludzi od razu? No nic, ona nie miała pistoletu, ja miałem pistolet. Ja miałem pistolet, bo to był mój pistolet. Ona
Ona w ogóle nie umiała strzelać. Nie. Nie, nieprawda. Ona jest po prostu... Ja ją do tego zmusiłem. No szyła, bo mieliśmy... No tak, szyła. Chciałam prosić o łaskę dla mojego męża. Ponieważ on jest niewinny, ja go namówiłam do tej zbrodni. On by beze mnie, bez mojego rozkazu by tego nie zrobił. Zrobił to na mój rozkaz, wyraźny. I w tym wypadku nie jest ważne, kto nacisnął spust, tylko kto do tego doprowadził. I tu w tym procesie jest błąd. To całe wasze postępowanie jest pozbawione logiki. Ja mogę ręczyć za swoje słowa. On był tylko narzędziem. A no, trudno karać narzędzie, prawda? W związku z tym proszę o łaskę dla męża. I o karę dla mnie. Żona moja bierze tą winę na siebie. Ale ona dlatego bierze to na siebie, bo ona mnie kocha. Tak, i ja ją kocham. I kocham swoją zbrodnię, bo to jest moja sprawa. Raz w życiu mogłem mieć coś swojego. Bo bez przerwy był upokarzany. I urodzenie, i wygląd. I ci ludzie, i ci mieszczanie. Brakło mi po prostu metody na to życie. Tylko po co te pytania? Po co bez przerwy te pytania? Przecież ja wiem. Zabiłem, powinienem zostać... Jestem już tym wszystkim zmęczony.
to więcej mówić. Tyle chciałem. Za dużo chciałem może. Tyle chciałem. Chciałem wszystko. I byłem chyba zdolny. Zazdrościłem tym marnym ludzikom, że tak mają łatwo. Dawali w dupę bez przerwy. O. A Ania? Ania mnie bardzo kochała. I było mi z nią bardzo dobrze. Była dla mnie wszystkim. Naprawdę, wszystkim była dla mnie. Dlatego jeszcze raz proszę o łaskę dla mojej żony. Może coś po mnie zostanie. Bardzo bym chciał, żeby po mnie coś zostało. Żeby coś zostało. Skazany zostaje po myśli artykułu 225 paragrafu 1 Kodeksu karnego przy zastosowaniu artykułu 36 Kodeksu karnego na karę śmierci przez powieszenie. Po myśli artykułu 47 paragrafu 1 litery A Kodeksu karnego orzeka się utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Skazana zostaje po myśli artykułu 225 paragrafu 1 Kodeksu karnego przy zastosowaniu artykułu 36 Kodeksu karnego na karę śmierci przez powieszenie. Po myśli artykułu 47 paragrafu 1 litery A Kodeksu karnego orzeka się utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Zarazem sąd zasądza koszty postępowania karnego na rzecz skarbu, a to po myśli artykułu 578 Kodeksu postępowania karnego. Sąd orzeka, że kara śmierci ma być najpierw wykonana na oskarżonej. Listopada 1933 roku o godzinie 11:30 wieczorem wyprowadzono skazanego z celi więziennej. Pod murami więzienia na plantach amatorska orkiestra listonoszy zaczęła grać wesołe marsze. Kat spełnił swój obowiązek w świetle lampy elektrycznej. Z miejsca stracenia prokurator udał się o godzinie 11:50 wieczorem do celi, w której przebywała skazana i zakomunikował jej, że pan prezydent Rzeczpospolitej skorzystał co do niej z prawa łaski i karę śmierci zamienił. Ten sam skład sędziowski, który zawyrokował w tej sprawie toczącej się w trybie doraźnym, przychylił się do prośby obrońców obojga skazanych o ułaskawienie, przesyłając wraz z aktami sprawy swoją pozytywną opinię o obojgu.